Hej, wszystkim tu to Gwidzie na kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj mam dla Was kolejny unboxing. Tak, dawno nie było unboxingów chyba z tydzień, albo dwa, zależy, kiedy ten filmik ustawiam. Więc przygotowałem dzisiaj dla was unboxing kolejne lalki. Ta lalka jest już od dawna nieprodukowana. Cała serialek była dostępna, kiedy ja byłem małym szczylem, miałem może wtedy 9-8 lat, nie pamiętam dokładnie ile wtedy miałem lat, ale pamiętam te lalki z gazetek, ze sklepów, że one istniały, a jest to Novi Stars. Ok, więc Nowy Stars było lalekami produkowanymi przez firmę MGA, czyli tą samą firmę, która produkuje aktualnie Lolo MG, Rainbow High i powrócili do Brac, czy też Shadow High. Ogólnikowo jestem mega fanem MGA, jakby jestem MGA stan. Mimo tego, że zbieram Monster High, ok? Szczerze powiedziawszy, nie znam się aż tak na tej linii lalek, sorry, powiem wam o nich zbyt dużo. Ale jak mówiłem, pamiętam jest z czasów mojego dzieciństwa, były w gazetkach. Trochę się nimi interesowałem, kiedy byłem mały, chciałem mieć przynajmniej jedną ale nigdy mi się nie udało, a teraz kiedy mam 21 lat i zarabiam i mam własne pieniądze, to wydaję na lalki, tak. Ogólnie tę lalkę kupiłem ze sprawą Dari z kanału Koncik Dari. ponieważ te lalki, nie wszystkie, jest ich trochę, można kupić na Amazonie, polskim Amazonie. I ja wahałem się dość, dość długo, myślałem czy warto i Daria pokazała mi swoje lalki, trochę o nich powiedziała i miałem takie super, muszę teraz to kupić. I kupiłem. Fun fact, ta lalka siedziała u mnie miesiąc na półce, tam gdzie teraz są Shadow High. I nie wiedziałem zbytnio, jak mam to wpasować wszystko, żeby ta lalka pasowała, ponieważ to pudełko troszkę mi przeszkadzało wielkościowo. Na tą półkę nie wchodziło zbyt wiele lalek, kiedy była tam ta lalka. Dlatego ją otwieram tak naprawdę. Ale mam ją od miesiąca. I widzicie co zauważyłem? Tu jest naklejka, klejka, którą już dzisiaj zdejmowałem, ale zdejmę ją jeszcze raz. Ta lalka kosztowała 6... ...funtów. Dawałem więcej niż 6 funtów. Czuję się oszukany. Ale tak, e, ja początkowo ten kierunek w ogóle nie widziałem, ale tak. Tak to wygląda. Zostałem oskarmowany na Alkę. Amazon, wyjaśnijcie to. Tak wygląda przód pudełka. Jeśli obraz jest odwrócony, plus to sorry, ale nagrywam przed kamerką telefonu, ponieważ nie mogę przyczepić nagrywania tylnią. Pracuję nad tym, okej? Okay? Pracuję. Tak wygląda tył. Jest ładny holo. Kojarzy mi się z tymi dzisiejszymi pudełkami od Rainbow High, proste całe holo. Na górze mam taki uchwytik, który może być koroną dla ciebie, więc przymierzę tą koronę, zobaczymy, czy mi pasuje. Naglicza księżniczkę. Ten, kto wie, tym wie. Nasza lalka nazywa się Ali Electric, Chyba dobrze to przydałem, mam nadzieję. Każda alka Nowi Stars. Nie dzwoń do mnie, nie dzwoń. Ktoś do mnie dzwoni. Każda alka nowi Stars miała jakąś funkcję, coś umiała zrobić. Ta lalka przykładowo umie świecić, nie wiem czy to będzie widzieć dobrze na kamerze. Teraz to widać dość dobrze chyba. Wiem, że była lalka, która pachniała, inna mówiła, a jeszcze inna miała sobie taki brokat, że była taka kula, że w środku była woda i brokat, wiecie o co chodzi. Zresztą inne alki mamy tutaj na podałka. Okej, okay. jestem mega podjarna tą lalką, ponieważ nigdy nie byłem na nich przekonany, ale naprawdę na żywo są super i z tego co widzę, być może jest szansa, że powrócę. Być może, ale okej, okay, otwórzmy ją. Mam swój skarpel. Poskrybuj, bo cię pociukam. W ogóle pytanie, czy skarpel jest potrzebny, ponieważ um, w sumie ja się tutaj nie widzę. Spróbuję to wyciągnąć. Okej, okay, więc wziąłem tą górną warstwę pudełka, i to jest ta cała korona dla nas. Próbuję to wyjąć. Super. Ale szczerze jest to bardzo cute, fajny dodatek. Fajnie też to wymyśliłeś, ponieważ może być zwykły uchwyt i opaska. Fajnie. Okej, okay, więc najpewniej się uduszę, bo musiałem zamknąć okno, bo sąsiedzi zaczęły robić koncert, więc um... To będzie mu pewnie ostatni film. Pora umierać. Tak wygląda się od pudełka. Szczerze nie wiem, jak mam zbyt nią wyciągnąć. Um, będę szczery, że nie oglądają żadnego unboxingu tej lalki. Ogólnie lalek Nowi Stars. Chyba jednak bym tego potrzebował. Okej, okay, więc udało mi się oddzielić to od pudełka. E, to pudełko jest dla mnie dziwne, nie mogę się go nauczyć jeszcze. E, ale tak, tak wygląda wstępnie uwolniona lalka. Fanfakt to jest to, jak, który świeci w ciemności. Także teraz, kiedy używam lampy, to on się dość pewnie dużo naświetli i będzie w nocy mi świecił. Na pierwszym ocenie mogę powiedzieć tylko tyle, że lalka ma strasznie dużo żalu we włosach, i włosy są tak sztywne, jak włosy lalek rainbow high, tych, tych pieszych. Ale spróbuję uwolnić z resztę opakowania i do Was wrócę. Ok, więc udało mi się wytąć dalekie z pudełka i jest bardzo malutka. Ona w ogóle jest w większości mojej ręki i głowy, więc nie jest jakoś super duża. Ale zanim do niej przejdziemy, przejdziemy do jej zwierzaczka. Jej zwierzak jest naprawdę uroczy. Nazywa się Hydef, myślę, że pamiętam. Daje on mega vibe. Lady Gagi, nie wiem czemu. I możemy ruszać jego główką. Mega cute on jest, jakby... Ja nie jestem fanem zwierzaków dla lalki, jakby zazwyczaj je gdzieś odkładam, albo daję dziecku do zabawy, ale ona, on, ten zwiaczek jest sobie uroczy. Love. Tak wygląda sam stojak i jest to planeta, albo statek. Coś kosmicznego. Gdzie mamy miejsce na stoplarki. Jak już mówiłem, w nocy to będzie się świeciło. Być może teraz nagle wyłączę lampę, to będzie się świeciło. I drugą lampę. No coś widać. Coś, coś tu widać. I teraz przejdźmy do samej lalki, więc lalka jest malutka. Jest w wielkości mojej ręki, mojej, mojej głowy. Jest ona ubrana w sukienkę, która materiałowo przypomina mi jeans. dole mamy kokardkę, która jest szyta pod spodem. Jest ona fioletowo różowa. Oczy lalki są mega urocze, muszę przyznać, ponieważ oczy są. Tak ma w przypadku Rainbow High, szklane i są w środku głowy, I jej oczy są brokatowe i do tego ma jeszcze w swoich oczach takie serduszka. Lalka ma też czułka, które są ruchome i też są w sensie serduszek, więc cute. Szczerze nie wymagam zbyt dużo, jeśli chodzi o sukienkę tej lalki, ponieważ ona jest bardzo malutka i domyślam się, że nie było łatwo stworzyć cokolwiek dla tak małej lalki. Jej nogi są ogólnie przesroczyste. Wstety niestety nie są one ruchome, ponieważ mają w sobie LEDy, które pozwalają na to, aby ona świeciła. I minusem dralki jest to, iż no, spędziła parę lat w pudełku i ma ona sobie gumki, które spróchniały i są na tym plastiku, i trudno je oderwać, także będę musiał to spróbować ogarnąć. Więc jeśli kiedykolwiek będziecie chcieli tą lalkę kupić, to pamiętajcie o tym, że może być taki problem z nią. I buty są bardzo basicowe, są ogólnie złoto żółte. Ma bardzo cute uszy, takie w stylu drakulory, takie spiczaste. Nie jestem pewny, czy lalka może ruszać głową, ponieważ jej nie mogę jej to ruszyć, także nie jestem pewny, czy to w ogóle możliwe. A nic tego próbować, bo może uregłowę, głowę. Artykulacja lalki jest bardzo ograniczona. Jakby, no, może ruszać głównie rękoma. Nogi są sztywne przez ledy w środku lalki. Główka, tak jak mówiłem, nie wiem, czy się rusza, ponieważ jest mega sztywna. Włosy ogólnie, oprócz tego żelu, nie są jakiejś sprakości, jak dla mnie. Um, są przyjemne, ale nie jest to. Aktualna jakość MGA, jeśli chodzi o to. Czuć, że ta lalka miała ograniczony budżet, ponieważ to było czasy, kiedy brat też powróciło po pewnym czasie i te lalki brat też nie było super jakości. Czuć, no czuć to, no, czuć, czuć, a lalka jest ogólnie bardzo, bardzo urocza. Z tyłu mamy taki plecaczek, którym są baterie i nie wiem czy można go wyjmować z lalki. W ogóle jak ta sukienka lalki ma z niej zejść? Ja się takie zastanawiam, czy można to zdjąć, czy nie można. Próbuję, ale nie wiem, nie jestem pewny. Kurczę, nie wydaje mi się, że można to zdjąć w ogóle. Być może można, tylko jestem troszkę ograniczony aktualnie, kiedy nagrywam i tego nie mogę zrobić, ale tak, tak wygląda lalka. Ogólnie sama lalka daje mi vibrate i gagi na swój sposób. Nie wiem, czy to jest celowe, czy po prostu mój mus tak, tak to odczytuje, ale tak. Ogólnie lalka nie ma brwi. Ma tylko takie trzy kropeczki, to są jej brwi. Ale tak, tak wygląda lalka. Jest mega cute. Potrzebuje troszkę odświeżenia po pudełku. Nie wiem, w jaki sposób pozbędę się żelu z włosów lalki, żeby nie naruszyć jej mechanizmu. Zobaczymy jeszcze czy lalka stoi na tym stojaku. Mo, stoi. Coś dość, dość dobrze stoi na tym stojaku, jakby. Okej. Okay. Nie byłem przez chwilę pewny tego stojaka, ale robi swoje. Okej, okay, więc to było tyle w tym filmiku, mega dziękuję za obejrzenie do końca jeśli to zrobiłeś. Napiszcie mi czy pamiętacie Nowy Stars, jak mówiłem, to były czasy kiedy jeszcze się interesowałem zabawkami, ale nigdy ich nie miałem, więc... Um, to jest mega śmieszne uczucie, kiedy widziałeś, lalkę, którą chciałeś mieć za dzieciaka i teraz ją masz jako dorosły. Naprawdę, czuję, że gdybym był dzieciakiem... To szybko bym rozwalił, naprawdę. Ja raczej dba, ja dbałem o swoje zabawki, ale ta alka wydaje mi się mega delikatna. Myślę, że ją postawię tam na górze pomiędzy Monster High, ponieważ ona nam się chyba najbardziej wpasuje. Tak wygląda alka pomiędzy Monster High i według mnie wpasowuje się mega dobrze pod ich klimatykę, także tutaj może ją wchodzić głębiej. Oczywiście będzie ona odświeżona. Przy okazji, jeśli nie widzicie unboxingu Franki, zapraszam, link macie tu na górze. Napiszcie mi, czy chcecie kolejny unboxing Nowy Stars? Myślę, że mogę to zrobić, ponieważ są ładne. Podobają mi się. Ich zwierzaki to są mega urocze. Jakby super one są. Więc tak, to było tyle. Mega dziękuję za obejrzenie. W dole w opisie macie link do mojej listy życzeń na Amazonie. Jeśli tylko macie ochotę, macie potrzebę, możecie mi kupić jakąś lalkę z tamtej listy i chętnie ją nagram. Być może będzie kolejny Nowi Stars, kto wie. I tak, to było tyle w tym filmiku. Mega dziękuję za obejrzenie. Widzimy się wkrótce. Cześć, na razie. Papa. Pa. subskrybuj, okej? Okay.